Podobno grasz w Kong Music. Co to za gatunek? Jakaś bydgosko-afrykańska hybryda? Dokładnie, jest to bydgosko-afrykańska hybryda, powstała w dalekiej przyszłości i została nadesłana do nas przez ostatni 17 gatunek ludzi. Jak to się stało? Stało się to w ten sposób, że Kuba Ziołek i chłopacy z Brutality Garden zaproponowali mi romans z tymi gatunkami, a ja przyjąłem to jako wyzwanie i po chwili zorientowałem się, że strasznie mi to pasuje i jest to zbieżne z moimi dotychczasowymi, obecnymi poszukiwaniami. Chęcią zredukowania ilości środków i uproszczenia może swojej myśli muzycznej. Prostota, brak, jakby, przede wszystkim była prostota i brzmienie, to chyba tyle. Brak jakichkolwiek pretensji czy oglądania się za tym, co modne, po prostu zebranie jakiejś ilości brzmień i ułożenie je w bardzo prosty, taneczny sposób, bez udziwnienia. Prostota, jednym słowem prostota. Mimo zmian w Twoim repertuarze wciąż jesteś wierny praktyce twórczej dekonstrukcji. Twojej muzyce bliżej do przestrzeni galeryjnych niż tanecznych parkietów. Tymczasem taki utwór jak Moro z Nowej Epki wydaje się idealnie skrojony na rave party. Interesuje Cię potencjał taneczny w elektronice na tyle, żeby sprawdzić się jako producent w klubowych warunkach? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Mógłbym się sprawdzić, nie wiem, czy w ogóle w ten sposób na to wszystko patrzę. Po prostu w tym momencie interesowała mnie jakby konwencja tej muzyki GOM i Afro House'u. Ona jest z reguły, może nie z reguły, tylko ona jest z definicji taneczna, więc tak naprawdę podszedłem do tego jak do muzyki tanecznej. A ta cała sytuacja z dekonstrukcją po prostu siedzi we mnie tak głęboko, że nie jestem w stanie tego kalkulować. Tak wypływa ze mnie ta muzyka i tak ją po prostu czuję. Tak ją zrobiłem. Obaw, że ktoś może potraktować Twoje fascynacje afrykańskimi gatunkami jako przywłaszczenie kulturowe. Gdzie przebiega według Ciebie granica między inspiracją a kulturowym przywłaszczeniem? Nie wiem, nie obawiam się tego. W zasadzie prawie, że nie interesują mnie te opinie. Nie czuję, żebym przywłaszczał tą estetykę i w ogóle w ten sposób nie postrzegam mieszania się kultur jako przywłaszczania czegoś. Afrykańska scena tak samo dużo korzysta z naszych jakichś takich europejskich czy nie swoich rozwiązań, tak samo jak my z ich, więc tu nie ma kwestii jakiegoś przywłaszczania, tylko wzajemnego stymulowania się, inspiracji, mieszania i po prostu twórczego fermentu. Tak to postrzegam.